Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 248 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami pieśni z księgi Syracha, rozdział 14, wersety 20 i 21, a następnie rozdział 15, wersety od 3 do 6b. Szczęśliwy mąż, który się troszczy o mądrość i który rozumnie się zastanawia który rozważa drogi jej w swym sercu i zastanawia się nad jej tajnikami. Nakarmi Go chlebem rozumu i napoi Go wodą mądrości. Oprze się on na niej i nie ugnie się, przylgnie do niej i nie będzie zawstydzony. Wywyższy ona go ponad jego bliźnich i pośród zgromadzenia otworzy mu usta. Znajdzie on wesele i wieniec radości, i wieczną sławę odziedziczy. W rozdziałach osiemnastym i dziewiętnastym Księgi Mądrości opisane są Boże interwencje podczas egipskich plag i wyzwolenia Izraelitów. Teksty ukazują, jak mądrość Boża prowadziła i ratowała lud Boży. A także jak kara dla Egipcjan była sprawiedliwą odpowiedzią na ich upór wobec Boga. A dla twych świętych była bardzo wielka światłość. Gdy głos ich słyszano, a nie widziano postaci, uznawano ich za szczęśliwych, bo nie cierpieli jak tamci przedtem. A dziękowano, że nie szkodzą, choć przedtem krzywd doznali, i błagano o darowanie sprzeciwu. Dałeś przed nimi słup ognisty jako przewodnika w nieznanej wędrówce, jako nieszkodliwe słońce w zaszczytnej tułaczce. A tamci zasłużyli, by ich pozbawiono światła i zamknięto w ciemności, bo w niewoli trzymali twych synów, przez których świat miał otrzymać niezniszczalne światło prawa. Za to, że zamyślili wymordować dzieci świętych, kiedy to jedno dziecie porzucone zostało i uratowane. Za karę zabrałeś im mnóstwo ich dzieci i wygubiłeś ich razem w burzliwej topieli. Noc ową oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc dobrze, jakim przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym wsławiłeś nas powołanych. Pobożni potomkowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie boskie prawo, że jednakowo te same dobra i niebezpieczeństwa podejmą święci. I już zaczęli śpiewać hymny przodków. Wturowały im skłócone krzyki wrogów, rozlegał się żałosny głos zawodzących nad dziećmi. Podobną ponieśli karę i pan, i niewolnik. Człowiek z ludu cierpiał tak samo jak król. Wszyscy naraz z powodu tej samej śmierci mieli nieprzeliczonych umarłych. Żywych nie starczyło nawet do grzebania, bo w jednej chwili wyginęło ich najcenniejsze potomstwo. Ci, którzy, uprawiając czary, w nic nie wierzyli, po zagładzie pierworodnych uznali, że lud Izraela jest Synem Bożym. Gdy głęboka cisza zalegała wszystko, a noc w swoim biegu dosięgała połowy, Wszechmocne twe słowo z nieba z królewskiej stolicy jak srogi wojownik runęło po środku zatraconej ziemi, jako miecz ostry, niosąc twój nieodwołalny rozkaz. I stanąwszy, napełniło wszystko śmiercią. Nieba dotykało a stąpiło na ziemię. I zaraz zaczęły ich trapić straszne senne widziadła, i napadły ich lęki nieoczekiwane. A każdy, gdzie indziej padając na wpół umarły, wyjawiał przyczynę, dla której umierali. Trapiące ich sny uprzedziły ich o tym, by nie ginęli nie wiedząc, dlaczego strasznie cierpią. Także na sprawiedliwych przyszła próba śmierci. Doszło na pustyni do zagłady wielu, ale gniew ten nie był długotrwały. Śpiesznie bowiem do walki wystąpił mąż nieskazitelny, broń swojej posługi niosąc. Modlitwę i przebłagalną ofiarę kadzielną. Stawił czoło gniewowi, położył kres klęsce, ukazawszy, że Twoim jest sługą. Przezwyciężył on gniew nie siłą ciała, nie mocą oręża, lecz słowem pokonał karzącego, przypominając dane ojcom obietnice i przymierza. Gdy umarli już padali gromadnie na siebie, stanął po środku i położył kres zapalczywości. I odciął jej drogę do żywych. Bo cały świat był na jego szacie do stóp: chwalebne imiona ojców wyryte na czterech rzędach kamieni i nad diademie jego głowy Twoja wspaniałość. Przed nimi to ustąpił, niszczyciel ich się uląkł, wystarczyła bowiem sama próba gniewu. A nad bezbożnymi trwał aż do końca gniew bezlitosny. Bóg przewidział bowiem również przyszłe ich sprawy że pozwoliwszy tamtym odejść i odesławszy ich pośpiesznie, pożałują tego i będą ścigali. Jeszcze byli zajęci żałobnymi obrzędami i płakali nad grobami umarłych, a już powzięli inny nierozsądny zamiar i ścigali jak zbiegów tych, których pozbyli się z błaganiem. Sprawiedliwy los pchał ich ku tej ostateczności i przywiódł do zapomnienia o tym, co się stało. By dopełnili kary, której brakowało plagom, a lud Twój by podjął przedziwną wędrówkę, oni zaś by znaleźli śmierć niespotykaną. Całe stworzenie znów w swej naturze podlegało przekształceniu, powolne Twoim rozkazom, by dzieci Twe zachować bez szkody. Obłok ocieniający obóz i suchy ląd ujrzano, jak się wynurzał z wody poprzednio stojącej. Droga bez przeszkód, Morze Czerwone i pole zielone z burzliwej głębiny. Przeszli tędy wszyscy, których chroniła Twa ręka, ujrzawszy cuda godne podziwu. Byli jak konie na pastwisku jak baranki brykali, wielbiąc Ciebie, panie, który ich wybawiłeś. Jeszcze bowiem pamiętali o tym, co zaszło w ich niewoli, jak to zamiast rodzić stworzenia, ziemia wydała komary. I zamiast istot wodnych rzeka mnóstwo żab wyrzuciła. Potem jednak widzieli również nowe narodziny ptaków, gdy wiedzeni rządzą prosili o wyszukane pokarmy, na jej zaspokojenie bowiem od strony morza nadleciały dla nich przepiórki. A i kary przychodziły na grzeszników nie bez uprzednich znaków, gwałtownych piorunów słusznie cierpieli za swe własne złości, bo żywili ku gościom najgorszą nienawiść. Tamci nie przyjęli przybyszów nieznanych, ci wzięli w niewolę dobroczynnych gości. I nie tylko to. Tamci zasłużą na wzgląd niejaki, bo nie radzi przyjmowali obcych. Ci zaś, przyjąwszy uroczyście i już do swoich praw dopuściwszy, utrapili trudami okropnymi. Poraziła ich też ślepota, jak tamtych u drzwi Sprawiedliwego, kiedy nieprzenikniona ciemność ich otoczyła i każdy szukał drogi do drzwi swoich. Żywioły bowiem, gdy się inaczej ze sobą zestroją, odmieniają rodzaj rytmu, jakby dźwięki harfy, zawsze ten sam ton zachowując. Łatwo to wykazać, widząc, co się stało. Lądowe bowiem stworzenia zmieniały się w wodne. A wodne na ląd wychodziły. Ogień w wodzie wzmagał swoją siłę, a woda zapominała o swej własności gaszenia. I na odwrót, płomienie nie spalały ciał wątłych stworzeń pośród nich chodzących, ani łatwo topliwego pokarmu niebieskiego o wyglądzie lodu. Pod każdym bowiem względem wywyższyłeś lud Twój, Panie, i rozsławiłeś, i nie zapomniałeś wspierając go w każdym czasie i na każdym miejscu. List do Rzymian, rozdział 12, wzywa czytelników do życia w zgodzie z Bożą Wolą, poprzez oddanie siebie jako żywą ofiarę i transformację umysłu. Paweł zachęca do życia w miłości, pokorze i służbie, podkreślając znaczenie korzystania z darów duchowych w sposób, który buduje wspólnotę. Wskazuje także na praktyczne aspekty życia chrześcijańskiego. Takie jak miłość do nieprzyjaciół i unikanie zemsty. A zatem proszę Was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża. Co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z Was, niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo, według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność, Podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary, bądź dar proroctwa, aby go stosować zgodnie z wiarą, bądź to urząd diakona, dla wykonywania czynności diakońskich, bądź urząd nauczyciela, dla wypełniania czynności nauczycielskich, bądź dar upominania, dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością. Kto jest przełożonym, niech działa z gorliwością. Kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo. Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie sobie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości, bądźcie płomiennego ducha, pełnijcie służbę Panu, weselcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali, zaradzajcie potrzebom świętych, przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy Was prześladują, błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie goncie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wszystkim ludziom. Jeżeli to jest możliwe, o ile to od Was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Umiłowani. Nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem: Do mnie należy pomsta, ja wymierzę zapłatę, mówi Pan. Ale jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód, nakarm go. Jeżeli pragnie, napój go. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz nad jego głową. Nie daj się zwyciężyć złu. Ale zło dobrem zwyciężaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. do usłyszenia.